Dziś nadzwyczajne wolne zgromadzenie akcjonariuszy PGNiG zdecydują oni o fuzji z Orlenem. Do fuzji PGN Orlen i PGNiG dochodzi z inicjatywy rządu. Zaakceptowali ją również akcjonariusze paliwowego giganta. Spodziewam się też bardzo wysokiego poparcia wśród akcjonariuszy PGNiG dla fuzji z Orlenem. Decyzja w tej sprawie zapada dziś podczas nadzwyczajnego wolnego zgromadzenia spółki. Orlen połączony z lotosem, z Pegenigiem, a wcześniej już z grupą Energa wejdzie do ekstraklasy firm paliwowych w Europie. Nowy koncern według prezesa Orlenu Daniela Obajtka ma przynosić przychody sięgające nawet 400 miliardów złotych.